Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu z poczynianiem gołąbkami na wesoło, ale także w kolejnym dniu walki całego świata z tym paskudstwem, z tym koronawirusem. Myślę, że każdy z nas, jeżeli podejdzie do tego rozsądnie, przyłoży taką malutką cegiełkę do tego, aby pomóc rządzącym w walce z tym wszystkim, to na pewno to się uda. Uda się jak najszybciej pokonać to paskudstwo i wrócić do normalności. Nie stwarzajmy dodatkowego zagrożenia, nie tworzmy jakichś grup, nie wywołujmy dodatkowych takich czynników, które mogłyby spowodować rozprzestrzenianie się tego dziadostwa. Dużo osób skupia się teraz nad tym, czy będą loty gołębi, czy nie będzie tych lotów. Ja osobiście nie lotuję, nie powinienem tutaj zabierać żadnego zdania czy tam strony, ale myślę, że loty gołębi dorosłych będą odwołane. Ale powinniśmy myśleć pozytywnie, że jeżeli nawet te loty będą odwołane, a my przyczynimy się do tego, że szybciej zostanie zwalczone to paskudztwo, to szybciej wrócimy do normalności. I to wszystko, jak nie w tym roku, to w przyszłym, nabierze normalnego tempa i będzie nas tym lepiej. Wirus wirusem, ale my musimy opiekować się nad naszymi gołębiami. Ale tak jeszcze pokrótce powiem. Ludzie różnie podchodzą do tego sezonu. Jedni ograniczyli ilość młodych gołębi, powyrzucali jajka, zmniejszyli ilość w rozpłodzie przeznaczoną do tego sezonu młodych gołębi. Wcale się nie dziwię. Ja też sobie chcę zostawić tylko kilka gołębi. Kilka chcę podarować, jeżeli ktoś w ogóle będzie jeszcze chciał, z tych osób, które chciały gołębie. Kilka pójdą na wymianę do Krakowa, ale może nie o tym. Pokażę, jak kolejny dzień nasz wygląda. Tutaj też przyniosłem wszystkie produkty z dołu i tak pokrótce chciałbym pokazać. Nie jest mi łatwo nagrywać, bo nagrywam sam, ale pokażę. Jest to kolejny spontan, także tak to będzie wyglądało. Wszystkie produkty przyniosłem z dołu, tutaj do góry i tak jak już kiedyś pokazywałem, produkty, które dodatkowo daję dla karmy, są zamknięte w słoiczkach, czyli jest to jęczmień, słonecznik już łuskany, płatki owsiane, słonecznik całe ziarka, pszenica, ostropes, siemię lniane, jęczmień. Tutaj mam takie sprawdzone do dezynfekcji, to stosuję na gołębie, to w gołębniku. Dodatkowo jeszcze w tym sezonie na pewno używam B-Complex. Ten produkt, to już wspominałem, Tricoli Stop, to na żółty guzek, po tym jak zniosły jajka. Jod, drożdże piwne, błoto lecznicze, probiok Omega, Megabiotin to dawałem jak gołębie się pierzyły i algi morskie. Najlepszym dla mnie połączeniem i sprawdzonym, jeżeli tak mogę powiedzieć, to jest probiok Omega, błoto lecznicze i algi morskie. To wszystko razem wymieszam zawsze na karmę i podaję gołębiom. Błoto lecznicze fajna taka błotnista konsystencja i ono szybko, fajnie łączy produkty, które podajemy z ziarnem. Dodatkowo jeszcze teraz w tym okresie, gdy te gołębie mają takie duże zapotrzebowanie na wszystkie suplementy, daję Supremix, daję też kołacz dla gołębi, Vispumin i Emkę. Mam połączoną ten Vispumin i Emkę, mam w osobnym pojemniku i daję osobno. No i też daję kurkę na turkę. Wiele osób mówi, że kurka na turka nie powinna być dawana dla gołębi. No ja ją zakupiłem, ale kupiłem kurkę na turkę, to jest granulat, kurka na turka. Ważne, żeby był, przepraszam, dla piskląt. Karma z mrowcy rozpłodowa. Do tego daję właśnie jeszcze drobne nasiona, też z mrowcy. I Vispumin, tak jak mówiłem, z M-ką wymieszany w proporcji 1 do 1 i daję to osobno na karmę. Dodatkowo jeszcze mam w pojemniczkach ryżpady,
i kukurydzę, którą teraz w tych mroźnych dniach dodawałem. Pojawiła się u nas też waga jubilerska. Koszt może nie mały, bo to jest 60 zł, ale nie wszystkie produkty, które podajemy, jak są zalecane, żeby podać 2 czy 3 gramy, to miarkę jakąś, jakbyśmy będziemy mieli stałą, to nas oszuka, bo nie każdy produkt waży tak samo. I tak to wygląda. Pokażę teraz jeszcze tylko szybko, jakie tam nowości w gołębniku, że tak powiem. Dzisiaj była podana herbata, podajemy ją zawsze 2 dni pod rząd. Gołębie chętnie wypijają. Jeżeli podajemy tą herbatę, to nie dodajemy już nic do tej herbaty, bo jeżeli ma być ten taki goryczkowy smak, to w tym dniu już nie dodaję żadnego tam miodu czy czego innego. Jeżeli herbata, to herbata. Gołąbki rosną, myślę, zdrowe. Pampuchy pocieszne. Największy jest oczywiście pionier. Pionier już nawet z miseczki wychodzi, jest obok. Ale wczoraj fajnie takie zauważyłem sytuację, że rodzice byli na wolierze, a pionier siedział na jajkach. Nie wiem, czy to taki przypadek, czy tak przyroda działa, że młode w jakiś sposób są wykorzystywane do ogrzewania swoich braci czy sióstr. Tak mi się to wszystko przynajmniej wydaje. Gołąbki duże, fajne, zdrowe. Maliny mają już po jednym jajku. Teraz siedzą samczyki. Tutaj widzę, że nie ma opieki na chwilę. I tak to jest. Powoli zaczyna się robić ciasno. Tak to wygląda. Tu jeszcze pokażę po naszej białej i po szpaku wyszedł calutki, biały, młody. Fajnie. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się uzyskać kilka barw, nie tylko same niebieskie czy karpiate, ale będzie fajnie i wesoło. Tu myślę, że wyjdzie cały szali. To jest rambobu szali. Chociaż do góry jest troszkę białego przyprószone. Gołębie są teraz napompowane, bo niedawno karmiliśmy i rodzice napompowały na maksa mutki. Tu będzie fajny szpaczek. Pokażę. Trochę białego. Dane. Tutaj nie było młodych, ale teraz będą, może są jajeczka. Tu jeszcze pokażę Tomuś Rorat, który połączył się z Szymusią. Ja już w pewnym momencie już zwątpiłem, myślałem, że to może będzie samica, bo nie chciał się z nikim połączyć, ale siedzi na jajkach, także tutaj 2 jajka zostawiamy po nim. Jednego obiecałem koledze, drugiego zostawiam sobie. I tak to wygląda. Tu pod 19 jeszcze. Trochę ciemno, ale to jest. W osobnych pojemnikach, tak jak mówiłem, grid, kołacz i emka. Gołębie jedzą do syta, został tylko jęczmień, ale przed następnym karmieniem i on zginie. Tak to wygląda. Malinka, idź na jajeczka. Co, koledzy, wszystkiego dobrego. Nie dajmy się zwariować temu dziadostwu i będzie dobrze. Trzymajcie się, cześć.